Czechy. Karol czci święte relikwie, jakie otrzymał od króla Węgier i francuskiego księcia. Od czasów Imperium Rzymskiego władcy żarliwie kolekcjonowali fragmenty ciał świętych, przedmioty męki Chrystusa czy ciernie z jego korony. Sklepienie ponad freskami zdaje się być obietnicą lepszego życia, jakie czeka człowieka ponad gwiazdami. Oprócz kościoła Najświętszej Maryi Panny, Karol buduje również kaplicę świętej Katarzyny. Wiara wymaga od króla najwyższego poświęcenia. Karol nakazuje swoim sługom, by na tydzień zamknęli go w kaplicy. W tym czasie zabiegi zmierzające do obwołania Karola cesarzem dają efekty. Klemensowi VI udaje się obrócić niemiecką szlachtę przeciwko panującemu cesarzowi Ludwikowi Bawarskiemu. Sukcesja Karola jest już prawie faktem. Sprawami państwa Karol zajmuje się w sali audiencyjnej. Okna usytuowane za tronem rzucają cień na królewskie oblicze. Nawet przedstawiciele najstarszych rodów drżą przed tą nieziemską aurą. Podczas gdy czeska szlachta skarży się i burzy, król oddaje się rzeźbieniu w drewnie. Karol planuje teraz zdobycie relikwii świętego męczennika, patrona Treviru. Dzięki nim zbuduje więź między swoim królestwem a stolicą świętego cesarstwa rzymskiego, zbliżając się o kolejny krok do najważniejszej korony Europy. W wieży kamienne schody prowadzą wzdłuż ozdobnych fresków, które padną ofiarą wandali i czasu. Freski są hołdem dla świętego Wacława, męczennika i patrona Czech. W końcu majestatyczne drzwi i kaplica Krzyża Świętego. Każdy odwiedzający to miejsce uczy się pokory. Złota aura zdaje się odzwierciedlać obecność Boga. Wystrój Najświętszej Komnaty Karolsztejnu był inspirowany kościołem młodości Karola, paryską Saint-Chapelle. Pozłacana krata dzieli komnatę na dwie części, a kryształowe szyby czterech ostrołukowych okien wpuszczają tańczące promyki słońca. Na ścianach w pozłacanym stiuku osadzonych jest ponad 4000 onyksów, agatów, ametystów i jaspisów. Majestatyczności cesarskiemu herbowi dodają inicjały Karola oraz czeski lew. Podczas mszy kaplica wypełnia się zapierającą dech w piersiach światłością. Kapłan zapala jedną świecę na każdy dzień w roku, a komnata zaczyna świecić jak brylant.
Lata wysiłków i zręcznych intryg papieża opłaciły się. W 1355 roku Karol przy dźwiękach fanfar i we wzniosłej atmosferze wjeżdża do Rzymu, gdzie otrzymuje cesarską koronę. Następnie nowy władca chrześcijańskiego świata wraca do Karlsztejnu, aby konsekrować kaplicę Świętego Krzyża. Pośród czeskiego złota i świętych relikwii Karol umieszcza cesarską koronę, jedną z pięciu, jakie posiada. W jego czeskiej koronie osadzone są jedne z największych na świecie rubinów, 20 szafirów i 2 tuziny szmaragdów, ale wśród tych błyszczących klejnotów podobno kryje się coś o wiele bardziej wartościowego – cierń z korony Chrystusa. Jak głosi legenda, rycerzom pomagał skrzat, którego kroki można nadal czasami usłyszeć. Razem pilnują wyjątkowego zamku, który jest zarazem skarbnicą i pomnikiem, sanktuarium i fortecą. W 1356 roku Karol wydaje dekret cesarski zwany Złotą Bullą, dzięki któremu Czechy uzyskują silną pozycję w Europie. Jedno z marzeń Karola, choć na krótko, spełnia się. Jednak wpływy Świętego Cesarstwa Rzymskiego zanikają jeszcze przed jego śmiercią w 1378 roku. Nawet najpotężniejszy i najbardziej pobożny władca Europy nie jest w stanie zapobiec rewoltom, które wybuchają na całym kontynencie. Wkrótce Europa zaczyna odczuwać skutki powstań religijnych. Przez 7 miesięcy 1422 roku Karlsztejn pozostaje w stanie oblężenia. Katapulty atakują zamkowe mury. 4000 husyckich żołnierzy, prowadzących otwartą wojnę z Kościołem Rzymskim, okupuje wzgórza wokół zamku i trzyma twierdzę w morderczym uścisku. Dla husytów zamek jest uosobieniem kościoła i wszystkiego, czego w nim nienawidzą. Jednak Karlsztejn, tak jak kościół, nie podda się. 200 lat później twierdza znowu jest oblegana, tym razem przez Szwedów, którzy uważają ją za łatwy łup. I znów najeźdźcy muszą ustąpić przed stworzonymi przez Karola fortyfikacjami. Jednak teraz klejnoty Świętego Cesarstwa Rzymskiego zmieniają właściciela. Kiedyś dumna, teraz porzucona forteca popada w ruinę. Pod koniec XIX wieku czescy architekci podejmują się jej restauracji. Zgodnie z duchem romantyzmu ozdabiają wielką wieżę stromym, zaokrąglonym hełmem i dokonują drobnych zmian w Pałacu Cesarskim. Marzenie króla o Pradze jako centrum Europy nigdy nie spełniło się. Jednak tak długo, jak stać będzie Karlsztejn, żywa będzie również legenda o złotej kołysce. Po śmierci Karola kołyska znikła i wróciła na swoje miejsce w rwącym nurcie rzeki. Czasami z dna przebłyskują złote promyki. Według legendy pewnego dnia kołyska znowu wypłynie, niosąc dziecko, które przyniesie Czechom chwałę.
Do tego czasu zamek Karlsztejn będzie stał na straży dziedzictwa złotego wieku Czech. Wersja polsko-studiowa pan Warszawa. Tekst polski Michał Desowski. Czytał Wojciech Gąsowski.